Witam. Dzisiaj omówimy karabin G36 z firmy JG. To jest absolutny klasyk chińskiego LSG. W komplecie oczywiście instrukcja obsługi. Karabinek, bateria, napięcie 8,4, pojemność 1100. Ładowarka, standardowa paczka kulek. Magazynek Hiker pojemności około 470 kulek. Najpierw wpinamy baterię. Musimy wyjąć pin, który znajduje się w przedniej części. Aby go nie zgubić, możemy schować go w kolbę. Ściągamy front grip. Podpinamy baterię. Chowamy wtyczkę i wszystkie kable. I zakładamy front grip. Potem wciskamy z powrotem na swoje miejsce pin. W tej chwili karabin mamy gotowy do strzału. Mamy tutaj dwustronny selektor ognia. Oczywiście ogień pojedynczy. Ogień ciągły i karabin zabezpieczony. Magazynek typu high cap, a więc otwieramy klapę, wsypujemy kulki. Prędkość początkowa tego karabinku to około 340-350 fpsów, a więc spokojnie możemy używać kulek 0,2 grama. Po zamknięciu magazynka, tak jak w każdym high-capie, nakręcamy kulki. Kółkiem znajdującym się na dole magazynka. Sam karabinek ma oczywiście korpus tworzywa sztucznego, dokładnie tak jak jest to w oryginalnym G36. Natomiast cały środek, czyli gearbox, szkielet jest metalowy. Kolba składana na bok, naciskamy przycisk i składamy kolbę na bok. Tutaj nie ma żadnej blokady. Aby kolbę odblokować, należy albo szarpnąć mocniej, albo lekko podnieść ją do góry. Po wpięciu magazynka mamy karabinek gotowy do strzału. Ogień pojedynczy. Ogień ciągły.